Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentował Dariusz Szpakowski, a razem ze mną jest Jacek Laskowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. Jacku, chyba będzie co oglądać. Bardzo jestem ciekaw tego meczu, Darku. Coś czuję, że będzie się działo. Dybala! Ale szpek, piłka niemal musnęła teraz słupek. Przy piłce Sokrates. No i strata piłki. Co teraz wymyśli? Stanowczo, ale w piłkę. Mogą ich teraz skontrować. Ależ ich przechytrzą, znakomita okazja. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Lionel Messi. Messi prze do przodu. Wykłada piłkę koledze. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Mogą teraz skarcić rywali. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? Ma do kogo zagrać. Toni Kroos. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Messi. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Przy strzale z takiej odległości bramkarz zawsze stoi na straconej pozycji. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. Immobile, Toni Kroos. Kroos, Ciro Immobile. Dybala! Niestety piłka trafia w słupek, ech, opuszcza boisko. Lionel Messi, Mats Hummels. To już 300 jego występów w barwach tego klubu. Cristiano Ronaldo, ładnie, prostopadłe zagranie. Niewykorzystana szansa z rzutu rożnego. Ładnie przechwycił piłkę. Świetny przegląd pola. Ależ to była fantastyczna obrona. Krótko rozegrany róg. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Nedved. Rozpoczną od rzutu wolnego. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Mamy rzut wolny. Nie tracą czasu. Już wznowili grę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Cristiano Ronaldo, dobrze, z piłką przy nodze. Immobile. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Hummels. Toni Kroos. Ładnie wymanewrował obrońcę. Ma piłkę, co teraz zrobi? A jakim cudem to obronił! Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Toni Kroos. Powinien grać w pole karne. Messi oddał piłkę rywalowi. Immobile. Zobaczmy, co zrobi. Nic nie będzie z tego dośrodkowania. Przejęła obrona. Dobrze odczytał intencje rywala. Co teraz zrobi? I teraz Neymar. Neymar cały czas przy piłce. Mbappé! Co za obrona! Najwyższej klasy parada. Głęboka wrzutka z rzutu rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dobre przejęcie w obronie. Brawo! Neymar.
Ciekawe, jak to rozwiąże. Patrzy, gdzie koledzy. Co teraz wymyśli? Piłka u Messiego. Ależ przechwyt, pięknie. Mają teraz szansę na kontratak? Dobrze, przebił się. Immobile! Piłka w siatce, haha! Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili czasu po przechwycie, od razu poszli z kontrą. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Przeskoczył nad nogami rywala, udaremniając próbę odbioru. JJ Okocha. Dobra interwencja obrony. Brawo, ładnie odebrał. Szansa, może coś z tego będzie. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Ma rację arbiter, był spalony, minimalny. Sokrates z gracją prowadzi piłkę. Messi. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Ronaldo w polu karnym. Ach, świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. Mbappé. Kibice gospodarzy widzą przewagę swoich ulubieńców. Czują, że to może ten moment. Doping narasta. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Dybala! Ach, szkoda. Minimalnie nad poprzeczką. Pomysł miał dobry. Był w dobrym miejscu, by spróbować wrzucić piłkę bramkarzowi za kołnierz, ale powinien lepiej dobrać siłę tego kopnięcia. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Dobrze, biega na wolne pole. Mbappé! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Świetne, prostopadłe zagranie Toniego Krosa. Teraz. Nie ma gola, niesamowite. Zabrakło kilku centymetrów. To była doskonała sytuacja, sam na sam. Potężne uderzenie, ale minimalnie niecelne. Remis po pierwszej połowie meczu. Jest 1-1. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis do. I zaczynamy drugą połowę. Na tablicy wyników remis. Rywalizacja jest wyrównana, więc mamy nadzieję na duże emocje. Za chwilę może być dogodna okazja. Dybala! I mamy bramkę, proszę Państwa, Dybala! Fenomenalne zachowanie, zasłużone gratulacje. Ależ finezja i czyste kopnięcie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Podanie na skrzydło. Neymar cały czas przy piłce. Walczy tam. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Ronaldinho. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Przy piłce Sokrates. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Neymar. Kylian Mbappé. Messi. Sergio Ramos przejmuje piłkę. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej.
Cuadrado. Immobile przy dalszym słupku. Tracą piłkę po tym podaniu. Toni Kroos. Ma sporo możliwości. Świetnie zblokował. Przy piłce Ronaldo. Dobra pozycja do oddania strzału. Sędzia doskonale widział ten spóźniony wślizg. Zagrywa krótko do kolegi. Mbappé już czeka. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. No, widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Wspaniałe wykończenie akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Drybluje w stronę bramki. Ależ świetnie odebrał piłkę. Naprawdę zasługuje dzisiaj na pochwały. Oglądamy dobre spotkanie. Wiele się tu dzieje. Są dynamiczne akcje, są bramki. Na razie trudno. Dybala do przodu. Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejrzyjmy. Przyjmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Ribery z piłką. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Lionel Messi, Roberto Carlos. No, może być groźnie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Zespół traci piłkę. Jest dobrze ustawiony, co zrobił? Mats Hummels. Ma dużo miejsca na skrzydle. Immobile! Dobra okazja do oddania strzału. Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Dembele. No, nie mogą się przebić. Zobaczymy, co teraz zrobi. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Rozpoczynają kontratak. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Messi. Świetna obrona. Dembele. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Dobrze się pokazał. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Gdyby udało się podwyższyć, poczuliby się pewniej, a tak wciąż prowadzą tylko jedną bramkę. W tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. To może być wyrównanie? Jest bramka! Mamy remis! Wywalczyli to w samej końcówce. Zobaczymy, czy zdołają wykrzesać z siebie siły na coś więcej. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Do końca meczu 9 minut.
Lionel Messi. Czy będzie prowadzenie? Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Kylian Mbappé. Ribery! Gol! Frank Ribery daje tym trafieniem prowadzenie swojemu zespołowi. Bardzo trudna sytuacja przeciwników, jeśli nawet nie beznadziejna. Do końca meczu już zaledwie minuty, a tak grając na pewno nie zdołają tutaj wiele zdziałać. No, jak widać w powtórce, nie pomylił się przy tym strzale. Ta sytuacja może być decydująca. Ciężko będzie odrobić straty w tak krótkim czasie. 4-3. Obie drużyny wyraźnie nastawione na grę ofensywną. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice... Prostopadłe podanie, będzie groźnie. No brawo, ładne prostopadłe podanie. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki, spalony. Dobry pressing, odebrał piłkę. To musi być gol! Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku, odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. No i mamy powtórkę kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. No i mamy 5-3. Nie najlepiej świadczy to o obrońcach, znakomicie o napastnikach. Dobre podanie minęło linię obrony. Frank Ribery. To była naprawdę wyborna okazja, ale niestety kompletnie niewykorzystana. Spuścił wzrok i po prostu strzelił. Tymczasem w takich sytuacjach warto patrzeć do samego końca. Dembele. Frank Ribery. Udało mu się minąć obrońców. Za silne, za głębokie dośrodkowanie, spokojnie przejęte przez bramkarza. Ponownie celnie podaje. Będzie sam na sam z bramkarzem. Ależ świetnie to zrobił obrońca. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. Chyba co do tego będziemy zgodni. Mecz mógł się podobać. Thank you.